Ja się, bo to się mógł przekroczyć i wstać. Ruszyły! Na ostatniej pozycji Via Verdi Kosak, na czele Dostato. Na drugiej pozycji Kentaur, blisko tam jest Equilin razem z Celtisem, Pion, Bugi Łuki i Via Verdi Kosak i wejście w pierwszy zakręt. Dostato. Dostato, Kentaur. Na trzeciej pozycji Equilin, Celtis, Pion, Bugi Łuki i Via Verdi Kosak. I do celownika zostało równe 2 km. Dostato na czele. Kentaur, Kosak na drugiej pozycji. Odstęp, Equilin. I tam dwa konie łeb w łeb. Celtis razem z Pionem. Odstęp, Bugi Łuki i niewielki odstęp, Via Verdi Kosak. I wyjście na przeciwległą prostą.
Nadal na czele stawki galopuje Dostato, Kentaur Kossak. Te dwa konie mają przewagę nad galopującym na trzeciej pozycji Equilinem. Następnie Celtis, tuż przy nim Pion, Ostyn Boogie Woogie i Diaberdi Kossak. Dostato, Kentaur Kossak, Ostyn Equilin, Celtis, razem Boogie Woogie i Pion i na ostatniej pozycji Diaberdi Kossak. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1300 metrów. Dostato, Kentaur Kossak, odstęp, Equilin, Celtis, odstęp, Boogie Woogie, tam razem na końcu trzy konie galopują, Boogie Woogie, Pion i Diaberdi Kossak, blisko siebie. Nadal Dostato powiększył przewagę nad galopującym na drugiej pozycji, nadal Kentaur Kossakiem, trzeci jest Equilin, za nim Celtis, odstęp, Boogie Woogie, niewielki odstęp, Kentaur i Pion. Pion w tej chwili jest zdecydowanie na ostatniej pozycji, 800 metrów do celownika, poprawia Dostato i ma coraz większą przewagę nad Kentaurem Kossakiem. Następnie poprawia nieco Celtis, jest już na trzeciej pozycji, czwartej chwili, odstęp na końcu, w odstępie galopuje Pion, wyjście na prostą, wyprowadza Dostato ogromną przewagą. 450 metrów do celownika, Dostato jest pierwszy, Kentaur Kossak drugi. Finiszuje Celtis, nadal Dostato, Kentaur na drugiej pozycji, na trzeciej Celtis. Dostato, 200 metrów do celownika, Dostato, nadal Dostato. Kentaur Kossak jest na drugiej pozycji, Dostato jest pierwszy. I tego wyścigu nie przegra. I celownik. Dostato, Kentaur, Celtis, Equilin, Diaberdi Kossak, Boogie Woogie i Pion. Zwycięskiego ogiera Dostato, podobnie pana Jełowa, własności Murata Karajewa, trenowany przez Wojciecha Olkowskiego, wygodzony przez szefie Aleksandra Reznikowa, dekorowany będzie przez prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych pana Feliksa Klimczaka i kierownika działu organizacyjnego wyścigów konnych pana Artura Jednaszewskiego. Ja tradycyjnie na Żoteja. Dziękuję bardzo, też musi jakoś na tym szukanie. Teraz mówię, że większe mieszkanie musimy, bo za dużo tych pucharów. Jest to bliższe. Z koniem zrobimy wojsko zdjęcie? Tak, możemy, chętnie. I zapraszamy do kolejka. Tutaj. Ja bym chodził co pan. Spokojny? Tak, bardzo chętnie. Znowu rekord stolu robią. Tak jak właściciele takie spokojne. Dziękujemy panu. Dziękujemy. Wojciech. 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 Wojciech.
Idziemy w koło? No to chodź, kurde, znamy. Ale ci wylałam. No ona kula wytnie głosa na dzień. Dziękuję. Dawaj, Kuba, tak, daj.